przyszły autokablony, a ogólnie kierujemy się na piaski. Tak, Marek? Marek jest wściekły. Powiedz wszystkim, że idziemy na piaski. Nie idziemy, tylko jedziemy. Jedziemy. Jedziemy na piaski zbierać bursztyny, bo podobno tam są, chociaż prawdę mówiąc nie chce mi się w to wierzyć, że akurat trafimy. Pewnie jak przyjedziemy, to nie będzie. Zatrzymaliśmy się pod latarnią, tylko mało ją widać. Z jakiej strony bym nie podeszła, to ona będzie czymś zasłonięta. Tutaj drzewami, a tam jakimiś budkami. Wygląda tak. Wysoka nie jest, nie wiemy, czy się na nią wchodzi, nie za bardzo mamy czas. Są tam ludzie przed nią, więc chyba się wchodzi. Chyba się wchodzi? No. Kolor ma taki bardzo energetyczny. Już trochę tych latarni, żeśmy na wybrzeżu zobaczyli, nie? I to jest kolejna. No. Kolejny postój, nie wiem gdzie. Ale chciałam... Przed samymi piaskami. Miejscowość Piaski się nazywa. To już jest przy samej granicy rosyjskiej, na Mierzei Wiślanej. A, właśnie, bo nie mam gazu. Ogólnie muszę powiedzieć, że ta Mierzeja Wiślana bardzo nam się podoba, bo jest taka dzika. Jest bardzo dużo lasów, takiej zieleni. Mawka, czekaj! Woda jest, także jest, no i cisza, spokój, sami emeryci. Woda jest mokra, lubimy wodę mokrą. Wodę mokrą, także jest fajnie. Podoba nam się, chodź Mania. Wczoraj mówiłam, że spóźniliśmy się na zachód słońca, bo poznaliśmy takiego jednego pana. Tak. Siedziałam sobie na ławce przed kamperem, skubałam słonecznik, pan na rolkach się zatrzymał. Powiedział, że poznaje i zaczęliśmy gadać i tak w sumie przegadaliśmy z pół godziny. No. Fajny człowiek, taki zwykły, a zwykły w naszym znaczeniu to jest bardzo duży komplement, bo my lubimy ludzi takich prostych, zwykłych, normalnych, zwyczajnych po prostu. No i zaczęliśmy gadać na różne tematy, między innymi on nam opowiedział o sobie i o tym, że ma malutką córeczkę Zuzia. O imieniu Zuzia, która niestety urodziła się chora na mukowiscydozę. No, opisał nam sytuację i no, ten, kto wie, jaka to jest choroba, to wie, że to jest choroba ciężka, więc no, tak smutno się to zrobiło. No, także przykro nam było. Chłopak ma na imię Paweł. No. Jest żołnierzem, ale no, nie przelewa się aż tak. Więc zbiera nawet korki, jak są te wszystkie takie akcje po to, żeby fundacje wspierały choroby takie i w ogóle, no więc... Nie namawiamy, ale jeśli na przykład nie macie co zrobić ze swoim 1%, który co roku każdy może oddać, nie musi, znaczy, ale możecie skierować się ten 1% na jakiś cel charytatywny, żeby państwo sobie tego nie przygarnęło, to wtedy jeśli nie macie jak, nie macie co z tymi pieniędzmi zrobić, to możecie je przekazać na jakiś cel i my wam zalinkujemy pod filmem, żebyście wiedzieli, komu przekazać i no, zachęcamy. Nie namawiamy, ale jakbyście chcieli, to raczej nie zawsze warto pomagać. Raczej nie robimy takich akcji, nie mówimy o takich rzeczach, to jest wyjątkowa sytuacja. Bo facet naprawdę wydawał się, no jest konkretny, no jest konkretny, no. Jest dobrym człowiekiem, widać, że jest dobrym człowiekiem, kocha swoją córkę i naprawdę, no warto by było pomóc. My postaramy się ze swojej strony pomóc, a jeżeli wy możecie, też by było super. Także z góry dziękuję. Co mówisz? Nie wierzę w to, że znajdziemy bursztyny. No tu... W Krynicy nie było nic na plaży, tutaj nic nie ma, więc tam myślę, że też nie będzie. No zobaczymy, dojedziemy do samego końca i dojdziemy jeszcze tam do granicy, nie? No i tak wygląda plaża przed samymi piaskami. Spokój, cisza. Trzy osoby na plaży. Tam dwa namioty. I tutaj. I tyle. No i Madzia. No i tak tutaj jest, nie? Bursztynów nie ma. Tak. Ale też jest zajebiste. Bunkrów też nie ma. Jest spokojnie bardzo. Jest plaża, jest woda. Co prawda dzisiaj jakoś tak chłodniej. Rano, jak żeśmy wstali, było słoneczko, ciepełko. Teraz słoneczko zaszło i jest tak sobie. Jesień idzie, proszę Państwa. Idzie wielkimi krokami. No, nie lubimy tej pory roku. A my jedziemy na ostatnią miejscówkę, na której będziemy spać przed samą granicą, tam już rosyjską. Na tej Mierzei Wiślanej tam. W piaskach, za piaskami w sumie już nawet. No. I na tym będziemy kończyć naszą wyprawę po morzu. Także tu też byliśmy. Jesteś wandalem. Aj, tam Wandamem chyba. Wandam. Ja Wandam. No. O! Tu dam. Będę tu, proszę Państwa. No. Są inne naklejki, to i moja jest. Ja Wandam.
już jest koniec świata. Ostatnie miejsce przy granicy rosyjskiej, do której się wybieramy. Piaski. Nie wiem, bo widzicie, jaka jest droga. Ja mogę stanąć na chwilę. No. Więc jedziemy na koniec świata przy rosyjskiej granicy taką drogą, proszę Państwa. No i dotarliśmy na ten ostatni parking w miejscowości Piaski. W całych Piaskach parkingi są już bezpłatne, bo jest po sezonie. No a tutaj na tym parkingu pan sobie kasuje 3 dychy za kampera. Po sezonie. Za dobę, no. No tak trochę nie fajnie, bo tutaj niby miejscówka z grupy biwakowej oznaczona jako bezpłatna. Okazuje się, że jest płatna. I nie chodzi o te 3 dychy, bo te 3 dychy można zapłacić, bo to nie są duże pieniądze. Ale chodzi o sam fakt. Dobra, idziemy na piechotę tam zobaczyć tą granicę. Poszukamy bursztynków. Polatam może tu dronem. Nie wiem, czy wolno, sprawdzę zaraz. I mykamy. No i pokażemy wam, jak to z góry wygląda. A tutaj fajna wskazówka odnośnie śmieci w lesie. Popatrzcie, ile co się rozkłada. Wasz papier toaletowy. Skórka pomarańcza 6 miesięcy. Karton po mleku 5 lat. Reklamówka 15 lat. Puszki 100 lat. Plastikowa butelka 450 lat. Także dalej wyrzucajcie śmieci w lesie. No. Ja wolę wyrzucać do publicznych koszy. I sprzątać po sobie. I sprzątać po sobie. Zawsze sprzątamy po sobie i po innych. Przyjeżdżamy na dane miejsce i sprzątamy po innych. Żeby nie było potem na nas, jak odjeżdżamy. Co chciałaś powiedzieć? Bo ja tego nie rozumiem, że ludzie idą na przykład do lasu, niosą ze sobą reklamówki z żarciem, picie, a już papierków ze sobą nie wyniosą, mimo że są lżejsze. No i właśnie dostałem SMS-a z roamingiem. Witaj w Rosji. Połączenie złoty 46 za minutę. No. Jesteśmy w Polsce, ale witają nas w Rosji. A co, oni są sympatyczni. No i tak to wygląda w tych piaskach. I tutaj też nas można znaleźć. Pamiętaj, subskrybuj. Gdzie te bursztynki? Bo jak na razie to widać... takie coś. Zbliżamy się do granicy z Rosją, więc wszędzie tutaj na drodze są takie pomarańczowe tabliczki informujące. Tam, tam, tam. I tu jest granica. O, a my są tu. Tu też jest jakaś latarnia. Chodź. No to chyba tamta. Nie, tak wygląda jak tamta. A nie, to tamta w granicy, no. Tu są jakieś te też. Patrz, jak fajnie to zrobione do siedzenia. Takie nowe, o, wszystko, nie? Fajne, no. Rosyja dzwoni do Marka. Ty, ale po co? Kto to? Jak to? Dlaczego tak? Bo Rosjanki się zwiedziały, że jesteś i dzwonią. Aha, no dobra. A do mnie jakiś hello. To będę zaraz, dziewczyny. Ja też idę, a nikt do mnie nie dzwoni. I w ten sposób doszliśmy do granicy Polski z Rosją. Tak to wygląda. W środku lasu. Zakaz wstępu. Granica państwa. Przekraczanie zabronione. A tutaj jest pierwsze wejście na piaski. Zaraz przy granicy. Widzicie płot? Tu jest Rosja, tu jest Polska. Oceńcie sami, które państwo wam się bardziej podoba. No i dotarliśmy. Nie wiem, co to są za ptaki. Pingwiny. Żartuję. No kormorany chyba. No u nas nie ma, wolą ruskie. No i tak to wygląda. Dojechaliśmy w piaskach do granicy. Polska strona, rosyjska strona. Dzicz, spokój, cisza. Zero ludziów. No i tak to wygląda. I tam po prawej stronie u góry widać budkę chyba strażnika rosyjskiego, który pilnuje tego terenu. Więc raczej nawet jakby chciał przejść morzem, no to by była lipa. Nie wiem, czy będzie widać. Tam o. No słabo. No ale tam jest. Jakby co. Sorry is the most word I've ever known. Don't say you're sorry.
że dalej wstępu nie ma. Tu już jest koniec. Na własne ryzyko, że głowy komuś nie odstrzelą. Tam po prawej jest budka strażnika na górze, więc nie warto wchodzić. No i jak widać, ptaki lubią rosyjską stronę. No i jesteśmy na granicy polsko-rosyjskiej. No, wygląda to tak. Dotarliśmy do końca świata? Albo początku, jak kto woli. No, jak to tam? Dalej się już nie da przejechać, ani przejść. Ruskie nam nie pozwolą. Nie. Znaczy, szkoda. Pozwolili, ale nie pozwolili. Nie mamy paszportów, więc lipa. Nie mamy. Bursztynków za bardzo nie ma. To znaczy są, ale takie bardzo drobne, większych kawałków nie ma, więc troszkę lipa. No lipa. No. Trzeba wracać na parking. Granica zaliczona, ciężko było nagrywać, bo wiało. Spotkaliśmy jednego naszego widza. Z żoną był. Nawet w takim miejscu. No, przy samym płocie granicznym, leżeli sobie na kocyku. Podszedł, mówi: cześć, oglądam was. No miło. Także nigdy nie wiadomo, kto na nas patrzy. Przepraszamy, że tak krótko żeśmy pogadali, ale no to wszystko w biegu, nie? Bo na czas. Parking kupiony na godzinę, dwie. Trzeba się śpieszyć. A chciałem jeszcze daleko polatać i w ogóle, więc no to wszystko było takie ten. Także sorry. Na wariackich papierach. Wybacz, dobry człowieku. Łukasz miał na imię. Łukasz. Jak mój syn, Łukasz. No. Pozdrawiamy cię, Łukasz. No i wracamy do kamperka. Trzeba ogarnąć film, żeby się ukazał w piątek. Przepraszamy, że mamy takie opóźnienia na końcem sierpnia i początkiem września z filmami. No. Tak wychodzi, że nie mamy czasu. Albo nie mamy neta. Albo nie mamy neta. Dzisiaj nowy okres rozliczeniowy się zaczyna z netem, więc w nocy nie, dopiero włączę. Nie, dużo neta. Dobra, chodźmy. Wszyscy na rowerach, tylko no. My na autonogach. No. Ale dajemy radę. Ostatnio codziennie robimy 10-12 km. I więcej. Samo tak wychodzi. Wszystko na nogach, dlatego że nie mamy rowerów. No. Musimy sobie jakieś Wigry 3 kupić. Fajnie by było mieć hulajnogi, no ale hulajnogi trzeba znowu gdzieś ładować. Czemu 3, a nie 2, jak nas 2 jest? Tak się rowery nazywają, Wigry 3. Dwie Wigry 3. A dobra, przestań. Ty zawsze musisz modzić. No i Marek wywiózł nas na takie pole. Jesteśmy na samym koniuszku tym, tam już w piaskach na samym końcu. Jest dalej taki... nie ma drogi, jak widać. No, droga jest tu jest i ośrodek. Tu za drzewami już jest Rosja, nie? Rosja. No. I tak wygląda ośrodek, który nie wiadomo, czy jest czynny, czy nie. Miejsce superowe, no, bardzo cicho. Tylko z netem słabo i filmu nie możemy dodać. Nie musimy jechać do piasek, do miasta, nie? Szkoda, bo patrzcie, fajnie kamperek by nam stał. No. W takim spokojnym miejscu. A tu z tyłu za plecami masz zaraz zalew wiślany. No, nie widać. No, jakbym dronem to zrobił, mógłbym to dronem jeszcze pokazać. To się nazywa choroba dronowa, czyli trzeba latać wszędzie. Marek pokaże, jak wygląda to miejsce z góry. I can't pretend it, can't pretend, oh no. Whoa. I can't pretend it, can't pretend it, don't feel right, no, don't feel right. Marek lata dronkiem, a patrzcie, co jest za nim. Tęcza, ale w rzeczywistości jest bardziej kolorowa niż widać tutaj na wideo. Szkoda. Jednak tutaj zostajemy, bo udało się zarzucić film na internety. Jest cisza, spokój póki co, bo mają wpaść Niemcy, którzy pytali, czy mogą? Na dwa kampery. Żarełko się robi, bo jesteśmy głodni, jest już późno, a my nie jedli nic dzisiaj. No. Ja sobie zaplatam bransoletki, Marek ogarnia Facebook i inne takie ten. No. I tak sobie żyjemy dzisiaj.
dzisiaj z dala od morza, chociaż przy morzu. No, niedaleko, ale jednak. Ale już my się pożegnali z morzem, nie, bo tam byliśmy na granicy i także już spadamy stąd z morza na Elbląg. No. Nie wiem, czy widać, ale chyba widać. Ruskie mają takie dziwne tęcze. Jest ich dwie, trzy było i nie idą w górę, tylko w bok, jak zorza polarna. No tak to widać z kampera. Zrobiłem też zdjęcie z góry dronem. Nie wiem, czy widać. Takie dziwne te tęcze. Była jedna, druga, trzecia, ale mówię, nie szły w górę. Znaczy to jedna szła? Ale nie, nie, nie tak, jak tęcza. Tak dziwnie. Tak dziwnie, jak na boki, jak zorze polarne jakieś. Ruskie to potrafią. Tutaj w krzakach mamy dzika. Przed chwilą podszedł tak bliziutko, Marek go pogonił. Malutki. Się schował. Można podejść do niego? Nie, bo przyjdzie matka. Ale chociażby go było widać. Ostatnio mieliśmy lisa przed kamperkiem, a teraz mamy dziczka. Ale malutki. Taki fajny. Cześć, mały. Cześć. Magda. Chodź. Chodź. No nie bój się. Nie bój. Chodź tu. Chodź. Nie machaj ogonkiem. Chodź do mnie. Chodź. No chodź. Chodź, maleństwo. No chodź. Co machasz? Chodź. No chodź. Mam dziwnego faceta. Wszyscy się boją dzikich zwierząt, a on jak tylko widzi, to od razu leci, 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 żeby się zaprzyjaźnić. Nawet z dzikiem. Gorzej jak przyjdzie wielki dziki, go no... Can't pretend it, don't feel right. No, don't feel right.